Szanowni Państwo, głównym powodem moich zdecydowanych i głośnych wystąpień do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, jak i w mediach, jest bierność elit śląskich wobec oficjalnego nawoływania niektórych regionalnych tytułów prasowych do wpisywania narodowości śląskiej podczas zbliżającego się spisu powszechnego, w sytuacji, kiedy od czasów zakończenia II wojny światowej na Śląsku problematyka narodowościowa praktycznie przestała istnieć. I zastanawiające jest, komu ta cała historia służy, co Śląsk na tym w cudzysłowie zyska. Wielokrotnie na łamach niektórych tytułów prasowych nie tylko informowano o możliwości wpisywania narodowości śląskiej, ale wręcz nawoływano za taką postawą. Jeżeli informowanie i opisywanie i komentowanie jest zasadniczym obowiązkiem wolnych i demokratycznych i niezależnych mediów, o tyle agitowanie to już jest czysta polityka. Jest tu w dodatku kreowanie bez odpowiedzialności, przy poczuciu bezkarności, dlatego że media przecież nie podlegają demokratycznemu osądowi w czasie wyborów. Ponadto, gdy rynek jest zmonopolizowany, jeden lub dwa tytuły o podobnej opcji, trudno jest wtedy mówić o tym, że dokonujemy jakiegoś wyboru. Oba czy więcej tytułów, zwłaszcza tutaj na Śląsku, zachowują się momentami jak partyjne biuletyny Ruchu Autonomii Śląska. Nie tylko informują, ale i bezkrytycznie przyjmują te działania, nagłaśniają i wręcz reklamują. Równocześnie pomija się milczeniem jawne w przypadku Ruchu Autonomii Śląska niemieckie sentymenty i inspiracje. Używanie symboliki niemieckiej, takiej, którą posługują się niemieckie ziomkostwa. Przyszłość Śląska jest historycznie związana z tym, co jest najważniejszym wydarzeniem w historii ostatnich 100 lat. Powrotem Śląska do macierzy. Powrotem perły do korony Rzeczpospolitej.